aby potwierdzić swoją obecność. Bachmaciuk Daniel. Bogusz Henryk. Obecny. Bondarowicz Krystyna. Nieobecna. Borejko Danuta. Obecna. Bożuchowska Anna. Obecna. Brzeźniak Marek. Obecny. Hakuła Sebastian. Golonka Helena. Obecna. Inglot Henryk. Jestem obecny. Jarosz Małgorzata. Obecna. Jędrzejek Bożena. Nieobecna. Piechocka Misio Anna. Nieobecna. Poźniak Marek. Nieobecny. Szlachetka Arkadiusz. Obecny. Zgrzewski Przemysław. Obecny. Stwierdzam, że mamy kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał podczas dzisiejszej sesji. Na 15 radnych obecnych jest 11 radnych. Szanowni Państwo, przejdę teraz do przedstawienia porządku obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad 56. Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci. Przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niegosławice. Punkt piąty. Zamknięcie obrad 56. Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi do przedstawionego porządku obrad? Pan radny Hafuła, proszę bardzo. Tak, kamera jest włączona, jest transmisja na żywo. Jest. W tym momencie jest transmisja na żywo, również dźwięk jest nagrywany. Chciałbym, nie wiem, bo nie ma pana pytań, nie wiem, czy ktoś z Państwa reprezentuje na tyle, żeby tu moją prośbę przyjąć, czy nie, no ale chciałbym prosić o dołączenie punktów, mam wnioski i informacje, no bo jak tutaj słyszeliśmy w tym miesiącu już sesja prawdopodobnie nie jest planowana. Kolejna, już mogły się pojawić w międzyczasie tematy w Aczpie, pilne. Ja mam taki jeden pilny temat, więc może Państwo razem też by chcieli z nim wziąć w instytucji udział, a jesteśmy w tej dyskusji pozbawieni. Spotykamy się ponownie któryś raz na nadzwyczajnej sesji, po to tylko, żeby podnieść za jedną uchwałę ręce, tak albo nie, i idziemy do domu, tak? Tracimy ten czas, a mówiliśmy tutaj właśnie w jakimś innym ważnym temacie. Powiem, że wielokrotnie pytałem o to, prosiłem, żeby ten czas nie był też właśnie aż tak bardzo zmarnowany na tych kwestiach. No niestety ta prośba po prostu nie jest spełniona przed naszym spotkaniem, no i dzisiaj ponawiam tą prośbę o aby dopisać się do tym punktu. Dziękuję bardzo pani wójt, proszę bardzo. Odniesie się pani do tego? Trudno mi będzie, jeżeli zależy o co chce pan pytać, bo jeżeli będą jakieś pytania, które faktycznie potrzebne jest wójt, no to ja, no, wydaje mi się, że lepiej jest napisać taki wniosek czy zapytanie na piśmie i my to odpowiemy, wójt się odniesie do jeżeli to jest jakaś ważna sprawa, a nie chciałabym po prostu czegoś powiedzieć, co może jest nieskonsultowane z nikim, no też to jest sesja nadzwyczajna, więc nie przygotowywałam akurat na jakieś wnioski, czyli no, nie było tego. Nie wiem, czy uczymy, ale no i też często o tym nie znam, czy tutaj. No, dobrze, ja sprawdzam. To przyjmę to po prostu, bo i tak nie mamy tu żadnych praw. Dobrze, czyli rozumiem, że pani wójt nie zgadza się na to, żeby nie, mieć nie, ja się zgadzam. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, więc przejdziemy do głosowania nad przyjęciem porządku obrad dzisiejszej sesji. Również każdego radnego podpytam imiennie, czy głosuje za, przeciw, czy wstrzymuje się od głosu. Radny Bachmatyk Daniel. Radny Bogusz Henryk. Radna Borejko Danuta. Radna Bożuchowska Anna. Radny Brzeźniak Marek. Radny Hakuła Sebastian. Radna Gołąka Helena. Radny Inglot Henryk. Radna Jarosz Małgorzata. Wstrzymuję się.
Radny Szlachetka Arkadiusz wstrzymuje się. Radny Zgrzebski Przemysław. Szanowni Państwo, informuję, że na 11 radnych biorących udział w sesji 8 radnych zagłosowało za przyjęciem porządku obrad, 3 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że porządek obrad 56. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Niegosławice został przyjęty. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do punktu 4, czyli podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niegosławice. Tutaj Pan Dyrektor tak zabierze głos. Proszę bardzo, Panie Dyrektorze. Bardzo dla naszych mieszkańców. Po przekazaniu tej uchwały do gminy odniosło zastrzeżenia co do treści tej uchwały. Nie podobał się paragraf drugi, który określał, w jaki sposób będą przekazywane środki. To co wypracowane to na tytule drugi RIO na dzień dzisiejszy stwierdziło, że ten paragraf jest niepotrzebny i jakby sposób przekazywania środków do zakładu ma być uregulowany i dodatkowo z tego klimatu. Nie mowa czegoś porozumienia uchwały. Gminą tutaj jakby jest cała zmiana w tej uchwale. Do tej pory te uchwały przez Państwa głosowane w tej treści, które były przez lata wstecz, nikt nigdy nie miał jakby wywar. No w tym roku gdzieś tutaj nam zakwestionowało ten paragraf drugi, także ta uchwała nie różni się od tej zmieniającej, tylko wykreśliliśmy paragraf. No, dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Czy ktoś z tych poradnych, pan radny Hakuła, proszę bardzo. Ponownie sprawdziłem tą poprawkę, bo to mi przyjęło, że właśnie zależy, kto jak interpretuje, też tutaj przed sesją była o tym dyskusja, no bo w poprzednim roku, w 2022 była podjęta niemal identyczna i tam nie zakwestionowano, a obecnie tak. Chciałem tylko zapytać, bo tutaj mam wątpliwość, jeśli chodzi o tytuł tej zmieniającej, to mamy tutaj odniesienie o poprzedni. Jeśli chodzi o paragraf pierwszy, to mamy tu mowę o tym, że w uchwale danej dnia w prawie, no i tutaj już w prawie jak nie była, no to tytuł się różni od tego, który był. Więc mamy w tytule obecnej uchwały wypuszczone właściwie, tak, czyli w prawie zmieniająca uchwałę w sprawie dopłaty do taryfy dla zdrowego sprawdzania ścieków na terenie gminy Niegosławice, a w paragrafie pierwszym mamy zmieniony ten sformułowanie. Wydaje mi się, że to jest zmieniony. Z poprzedniego, poprzedniej uchwały, tą uchwałą zmieniającą wykreślamy tylko i wyłącznie. Tak, ja rozumiem, który uchwały i dalsza część jest odmienna. Bo przytoczę, jak się nazywa ta uchwała. Tak jak tutaj w tytule, gdzie zmieniamy. Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zdrowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niegosławice. Koniec. A obecnie w paragrafie pierwszym mamy uchwalę numer z dnia w sprawie dopłaty do ceny taryfowej i odprowadzania 1 metra ścieków dla grupy odbiorców. Tutaj mam te elekcje i elekcje. Więc ona się różni od tytułu tej, którą zmieniamy, tak? I w tytule obecnej mamy ten tytuł właściwy, a już w paragrafie pierwszym mamy zmieniony tekst. Mamy jak gdyby poszerzony, tak? A tytuł uchwały jest prosty i krótki. Nie, Patek, tutaj ta uchwała poprzednia tak się nazywała. A później w tym paragrafie pierwszym to też jest tytuł uchwały. I on się różni od tego, on powinien być tak, jak ten wypuszczony. Tak? O, mam właśnie wy, ale właśnie nie dzieci we mnie. Jest pochwała, to jest to. Ale ten pierwszy też tak miało taki tytuł. Chyba i to myślę, że tam to też był błąd, który nie zauważył wam. Bo ten
pierwszym tutaj to wszystkiej grupy już tam na scenie, a nie było tych grup. Pani uchwała, mówimy właśnie panu zmieniającą. Ten paragrafie pierwszym, czy poszliśmy jej dokładne brzmienie? Nie jest dokładne. Dokładnie. Teraz na wejście to powinno być tego projektu, tak? Bo to też nie chodzi, że na sytuacji obecnego projektu mówię, że gminy kontrolem, które by było do najlepszych spraw, które by było w sensie pozytywnych gminy kontrolem, a w relacji pierwszym, zamiast właśnie kto zacznie przegrupiować, czy to ma poszerzoną numer. Bo to powinien zawołać to. Ja bym próbował to zrobić, bo to wykreślić tą część po 2023 roku. To wykreślić, wykreślić w prawie dopad do tego. Dobrze, ogłaszam 10-minutową przerwę. Szanowni Państwo, po przerwie wznawiamy 6 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ligosławice. Przypominam, że jesteśmy w punkcie 4, czyli podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Ligosławice. Została radnym przedstawiona autopoprawka do uchwały, która, w której został zmieniony paragraf pierwszy i taki projekt uchwały będzie podczas dzisiejszej sesji poddany głosowaniu. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę, także przechodzimy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mirosławica. Radny Bachmatów Daniel? Da. Radny Bogusz Henryk? Da. Radna Borejko Danuta? Jestem. Radna Pożuchowska Anna? Jestem. Radny Brzeźniak Marek? Jestem. Radny Kakuła Sebastian? Radna Bolonka Helena? Radny Ingo Henryk? Jestem. Radna Jarosz Małgorzata? Nie skanalizowanych jestem przeciw. Przeciw. Radny Szlachetka Arkadiusz, jestem za. Radny Zgrzebski Przemysław? Szanowni Państwo, informuję, że w głosowaniu udział brało 11 radnych. 10 radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały, jeden radny był przeciw. Stwierdzam, że uchwała numer 56/363 na 2024 Rady Gminy Mirosławice z dnia 22 stycznia 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mirosławice została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do punktu 5, czyli zamknięcie obrad 56 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mirosławice, ale zanim to nastąpi, to tylko przypomnę Państwu, że w związku ze zbliżającym się końcem naszej kadencji każdy radny ma obowiązek do końca lutego złożyć oświadczenie majątkowe w związku z końcem kadencji. Oświadczenie to składamy na, zgodnie ze stanem na dzień złożenia oświadczenia majątkowego. Natomiast do końca kwietnia każdy radny, tak jak co roku, jest obowiązany
złożyć oświadczenie majątkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku. Szanowni Państwo, w dniu 22 stycznia 2024 roku o godzinie 15.49 zamykam obrady 56. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Miegosławice. Dziękuję wszystkim za udział.